Chciałam dzisiaj Państwu przedstawić technikę zakładania jałowych rękawiczek. Uczyliśmy się mycia, dezynfekcji rąk, uczyliśmy się zakładania rękawiczek do czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, a dzisiaj będziemy zakładać rękawiczki jałowe do celów, do zabiegów aseptycznych, czyli na przykład do cewnikowania pęcherza moczowego, do zmiany opatrunku lub różnych innych rzeczy, które wiążą się z tym, że czynności musimy wykonywać w sposób aseptyczny. W zależności od producenta mamy tu kilka rodzajów rękawiczek. One różnią się rozmiarami. Każdy rozmiar, w zależności od naszego rozmiaru dłoni, możemy sobie dopasować. Te rękawiczki jałowe muszą być bardzo dobrze dopasowane, bo w tych rękawiczkach będziemy wykonywać zabiegi aseptyczne, czyli bardzo precyzyjne czynności. Jak zakładamy jałowe rękawiczki, czy jak może rozpakowujemy, bo to też jest istotna rzecz. W związku z tym, że zakładanie rękawiczek jest do zabiegów aseptycznych, musimy podzielić, czy chcemy te jałowe rękawiczki położyć na zestawie, tak jak robimy z jałowymi gazikami, z jałowymi igłami, jak nam są potrzebne do zabiegów, lub chcemy założyć jałowe rękawiczki, żeby tę czynność wykonać. Otwieramy rękawiczki tak jak każdą rzecz jałową, czyli tak jak otwieraliśmy igły, otwieraliśmy gaziki, tak otwieramy rękawiczki. W środku, w tym pakiecie, te rękawiczki i pakiet jest jałowy. I teraz tak, jeżeli wysypujemy rękawiczki do jałowego sprzętu, wykonujemy tak, jak robiliśmy to z gazikami. Jeżeli chcemy założyć tylko te jałowe rękawiczki, możemy otworzyć, wyjąć pakiet i mamy jałowe rękawiczki. Jest numer 7, otwieramy. I teraz w środku pakiet jest jałowy. Jeżeli chcemy wykorzystać ten pakiet do tego, żeby mieć jałową serwetę z tego pakietu, otwieramy, za koniuszki pociągamy i mamy jałową część pakietu. Czyli wszystko to, co jest w środku, zobaczcie, w tej ramce, to jest jałowe łącznie z rękawiczkami. I tu możemy dorzucić igły, gaziki, to, co jest nam potrzebne. W związku z tym, że dzisiaj mamy technikę ubierania, zakładania jałowych rękawiczek, zostaniemy tylko na tym. I teraz tak, mankiet. Ten mankiet jest tą częścią, która będzie dotykała naszej skóry. Palce i pod mankietem to jest ta część, która będzie jałową częścią, tak? Czyli będzie z zewnątrz, na zewnątrz naszych rąk. Zanim jeszcze otworzymy, to mamy tutaj, że mamy prawą rękę i lewą rękę. Czyli tak sobie układamy ten pakiet, żeby prawa nasza dłoń była po prawej stronie pakietu, a lewa po lewej stronie. Otwieramy. I zakładamy. Teraz mamy jałową rękawiczkę, więc w związku z tym możemy dotknąć tylko palców. Natomiast ten mankiet możemy dotykać ręką bez rękawiczki. Wsuwamy 4 palce pod mankiet, wkładamy 4 palce w rękawiczkę, 5 kciuk chowamy i wkładamy palce do rękawiczki. I tak jest założona prawidłowo rękawiczka. Teraz możemy sobie palce poprawić, jak nam coś nie pasuje, bo wcześniej już mówiłam, wykonujemy bardzo precyzyjne czynności, w związku z tym musimy mieć tu bardzo dobrze dopasowane palce i to rozpoczynamy czynność. Dobrze by było, jak czekamy na pielęgniarkę brudną czy na asystę, dobrze by było skrzyżować sobie palce i trzymać przed sobą. Nie gdzieś tam, żeby nam nikt nie dotknął przez przypadek, żebyśmy my nie dotknęli, żebyśmy się nie podrapały.
Więc skrzyżujemy palce i przed sobą trzymamy. Czy to będzie w ten sposób, czy to będzie w ten sposób, w zależności kto komu wygodnie, ale przed sobą i trzymamy zwinięte dłonie w taką kosteczkę, kuleczkę. I każdy, kto nas widzi, to wie, że my mamy jałowe rękawiczki, bo ta pozycja właśnie mówi o tym, że my nigdzie nie dotykamy, że jesteśmy ubrane jałowo.